jesteśmy na 8 edycji eventu Flash Night w studiu ATM. Powiedz, czy jesteś po raz pierwszy na danym wydarzeniu? W zasadzie drugi raz. Pierwszy raz byłem rok temu na Mińskiej, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Zgadza się, jak najbardziej. Dzisiaj jesteśmy na ATM-ie. Podobno ma być jeszcze więcej ludzi, bo wydarzenie urosło do niesamowitej rangi imprezy masowej. No właśnie, dzisiaj mamy 10 pokazów modowych. Powiedz, jaką markę najbardziej lubisz? Jakiego pokazu najbardziej dzisiaj spodziewasz się? Nie wiem. Nie, jestem otwarty na wszystkie propozycje, jakie dzisiaj zostaną przedstawione, na wszystkie pokazy, więc zobaczymy, co tutaj przygotowały różne marki. A czym jest dla ciebie moda męska? Jest to ciekawostka, zainteresowanie, można to też potraktować jako hobby, bo w tym momencie moda męska już ewoluowała bardzo mocno, tak, i tą modą można się bawić, czy to elegancko, czy to właśnie no taki lifestyle, czy w różnych stylach można te ubrania mieszać dowolnie ze sobą i tworzyć kombinacje, i się bawić po prostu tą modą. Jak to jest u ciebie? Obecnie jesteś bardziej aktorem, kiedyś byłeś misterem, modelem. Powiedz, czy aktorzy też lubią chodzić na pokazy modowe, na eventy celebryckie, tak jak dzisiaj? Zobaczymy, kto tutaj się pojawi, ale myślę, że tak, jest to taki temat, że faktycznie mężczyźni coraz bardziej tą modą się interesują i chcą mieć wiedzę, jak to wygląda w danym roku, tak, bo z roku na rok te trendy zmieniają się, tak, i warto być cały czas na bieżąco. Jeżeli chodzi o serial, w którym ty grasz, powiedz, co nowego zobaczymy w kolejnych odcinkach, które są obecnie nagrywane? W Policjantkach i Policjantach. No właśnie, o ten serial. Tak jest, Wojtek Niedźwiecki. Wcieli się w zupełnie inny charakter, zostanie przedstawiony z innej strony, popadnie w problemy alkoholowe, narkotykowe, więc nie będzie to już ten sam Wojtek, którego widzowie poznali w 10 sezonie. 11 pokaże zupełnie inne oblicze bohatera. Powiedz jeszcze na samo zakończenie, skąd właśnie ten nalóg powstanie? Dlaczego właśnie ten Wojtek wpadnie w ten nalóg? Może był zbyt idealny w 10 sezonie i faktycznie scenarzyści chcieli pokazać, że jednak taki święty on do końca nie jest. Pojawią się różne problemy sercowe i to właśnie z tym też związana jest ta nagła zmiana Wojtka.